Witam Państwa serdecznie i zapraszam na podsumowanie sierpniowych informacji z gminy Praszka. Oglądajcie dalej. Marcelina Kowalik. Zbiórka na plac zabaw. Chcielibyśmy, żeby była na pewno piaskownica dla takich maluszków. Powszechny spis rolny. Będą to dosyć szczegółowe pytania. Ruszyła lokalna zbiórka środków na nowy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Strojcu. Każda kwota się liczy i każdy, kto tylko chce, może pomóc. Więcej w naszym materiale. Mamy maluchów ze Strojca wpadły na ciekawy pomysł. Chcą postawić dla nich niewielki plac zabaw przy świetlicy. Inicjatorką jest pani Karolina, mama małej Poli i 3-miesięcznych bliźniaków. Pomysł wziął się podczas spotkania tutaj na świetlicy, gdy przyszłam z Polą, żeby się pobawiła troszkę. Tak rozejrzałam się i widziałam, że nie ma tutaj żadnego placu zabaw dla takich maluszków. Są atrakcje dla starszych dzieci, mogą sobie pojeździć na rowerach, na hulajnogach swoich, ale tutaj dla takich małych dzieci mało jest takich atrakcji na dworze, bo w środku są, tylko na zewnątrz jednak. Jak jest lato, to dzieci chcą oczywiście bawić się na dworze, nie w środku. A tutaj nic takiego ciekawego w sumie, oprócz ogniska, które są tu organizowane, to nie mam. Jak będzie plac zabaw, no dzieci będą mogły sobie pochuśtać, pozjeżdżać, cokolwiek. Nie trzeba iść na drugi koniec wsi, żeby po prostu z tymi dziećmi gdzieś tam po prostu pobawić się. No. Rodzice też odpoczywają, można powiedzieć, w jakiś sposób, jak te dzieciaki się bawią, prawda? No, czym więcej atrakcji, no to dzieci też zadowolone, nie? Świetlica oferuje bardzo wiele, jednak wycieczka na plac zabaw to dla najmłodszych uczestników wręcz wyprawa, zajmująca niemal cały czas zajęć. Plac zabaw na miejscu pomoże także w kwestii bezpieczeństwa. Teren, na którym powstanie, jest ogrodzony. Ważny jest również dostęp do toalety. Gdybyśmy byli u siebie, na pewno byłoby łatwiej. Przede wszystkim łatwiej w takim teraz tym trudnym czasie, który nam pokazał, że na przykład jest problem z tym, że nie ma wody. Nie ma wody, nie ma ubikacji. Tutaj mamy. Świetlica jest otwarta, można iść umyć rączki, można iść umyć smoczek, czy można iść skorzystać z ubikacji. Mamy ze Strojca stworzyły zbiórkę internetową. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Sama papierologia będzie kosztowała około 2000 zł. No i plac zabaw oczywiście musi być za testem, więc myślę, że to będzie około 10 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, żeby była na pewno piaskownica dla takich maluszków, zjeżdżalnia i huśtawka. A jak nam starczy na więcej, to oczywiście więcej jakichś atrakcji. Zbiórkę można wesprzeć internetowo lub w sklepie u Państwa Białkowskich w Strojcu. Jako sołtys jestem bardzo dumny z mieszkańców Strojca, że mają bardzo wiele inicjatyw. To, co tutaj matki, dzieci korzystających ze świetlicy chcą tutaj wykonać, zebrać pieniążki na plac zabaw, no to świetna inicjatywa, bo świetlica tutaj bardzo gromadzi bardzo wiele dzieci. Codziennie tutaj popołudniami korzysta około 15-20 dzieciaków. To oczywiście jest tyle, ile możliwe jest teraz, żebyśmy w tych czasach mogli tych dzieci tutaj zgromadzić. Przed pandemią koronawirusa ze świetlicy korzystało nawet 40 dzieci. To miejsce z tradycjami, które działa już od 20 lat, przyjmując dzieci z całej gminy Praszka. Od 1 września w Praszce rozpoczęło się zbieranie informacji do powszechnego spisu rolnego. Taka procedura powtarzana jest przez Główny Urząd Statystyczny co 10 lat. Za pomocą takich danych można otrzymać analizę stanu rolnictwa i pomocne kierunki działania na przyszłość. Co 10 lat Główny Urząd Statystyczny prowadzi powszechny spis rolny. Najbliższy rozpocznie się już 1 września i potrwa 3 miesiące. W tym roku odbędzie się on we wszystkich krajach Unii Europejskiej, więc będą to dosyć szczegółowe pytania z zakresu hodowli zwierząt, na przykład upraw roślin, gospodarowania nieużytków, nawożenia, etc., etc., co pozwoli dać całościowy obraz polskiego rolnictwa pod względem społecznym, demograficznym, ekonomicznym, pod względem ochrony środowiska i tym podobne. To zawsze pomaga czy politykom, ekspertom, naukowcom jakby stawiać diagnozy dotyczące stanu polskiego rolnictwa i wytyczać ewentualne kierunki na przyszłość. Są trzy formy spisu, a więc poprzez przekazanie danych rachmistrzowi, poprzez rozmowę telefoniczną, którą przeprowadzą rachmistrzowie, lub poprzez samospis, bo będzie też możliwość samodzielnego spisania się przez internet. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich osób prowadzących działalność rolniczą. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dane przekazane przez rolników są objęte tajemnicą statystyczną.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o naszych materiałach na Facebooku oraz YouTubie. Życzę dobrego dnia i korzystania z ostatnich letnich dni. Do zobaczenia pod koniec września.